Witajcie drodzy kochani, jak już wcześniej wspominałem wam drodzy kochani o tym, żeby się przygotowywać, bo idzie czas, który jest bardzo niespokojny, a mówiłem o zapasach, o przygotowywaniu bardzo istotnych produktów, by mieć w razie potrzeby produkty pierwszej potrzeby, jedzenie, woda, jak również mówiłem, że sytuacja będzie niespokojna, jeśli chodzi o ten wirus, który w tej chwili mamy. Również mam informację, że w przyszłym roku 2021 również będzie ta sama nagonka, czyli będzie cały czas nagonka na tego wirusa. Prawdopodobnie jakiś część społeczeństwa również będzie zaszczepiony przez te szczepionki. Ja bym powiedział, że niektóre z tych szczepionek to są różnego rodzaju szczepionki. Jedne są trochę lepsze, drugie gorsze, ale po prostu już powoli ta sytuacja będzie wyciszać się już, jeżeli będzie rok 2022. Także tak stoją mniej więcej sprawy, że to jeszcze rok 2021 czeka nas niespokojny, taki właśnie pod tym względem tych obostrzeń, pod względem tych ograniczeń, które się robi właśnie w stosunku do tego koronawirusa. Ja osobiście uważam, że nasi przodkowie nie mieli szczepionek i przeżyli wielokrotnie złe czasy, jakoś lecząc się naturalnymi produktami i ziołami. Nie jestem jakby zwolennikiem takich szczepionek, ale osoby, które twierdzą i które chcą mieć takie szczepionki, niech się szczepią. To jest po prostu każda osoba ma swój własny wybór. Do tego po prostu nie można się wtrącać. Także drodzy kochani, sytuacja na świecie, z tego co mam informację w tej chwili, uległa lekkiemu polepszeniu, ponieważ są prowadzone odpowiednie pudże, odpowiednie modlitwy, odpowiednie medytacje w Indiach, przez joginów, przez osoby bardzo specjalne, dzięki czemu sytuacja ulega lekkiej poprawie. Stworzenia popielate, stworzenia reptyliańskie obecnie powoli tracą władzę nad ziemią, muszą po prostu skąd się wynosić. Nie ma już miejsca dla nich, ponieważ Ziemia weszła na wyższe wibracje. Także zarówno stworzenia reptyliańskie, jak i popielate tracą powoli jakby władzę, tutaj jakby dominację nad tą planetą. To by była taka informacja, ciekawostka dla was. Ja jeszcze od siebie chciałbym dodać, iż moja firma produkuje odpromiennik Aronit, który jest bardzo zdrowy, polepsza samopoczucie, chroni przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, od żył wodnych, jak również chroni nas przed smogiem elektromagnetycznym. Możecie ten odpromiennik zakupić na linku pod YouTube. Ja od ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie, tutaj właśnie z Teneryfy i do widzenia.